Nie słyszę, żebyś cokolwiek robiła. Bo nie robię. Głupio mi, że w ogóle miałam taki pomysł. No, a jaki masz wybór? Ojcu na stówę wystarczy to, co ja znalazłem i wstrzymuję aferę tylko z twojego powodu. Szafy już przeszukałam. Faceci zawsze chowają rzeczy, które chcą ukryć w skarpetkach. Bo? No nie wiem, taka męska tradycja. Nic tu nie ma. To nie wiem, no szuflada z gaciami. Czekaj, coś jednak jest. Pendrive. A nie mówiłem? Albo pornos, albo... Zamknij się. Dokumenty dotyczące przetargu. Cała masa dokumentów. No Juliano, przykro mi. Przekończyć. Cześć. Jak on mógł mi to zrobić? I po co mi się w ogóle oświadczał? Miał już te dane, tata stracił przetarg. Osiągnął to, co mu jak widać od początku chodziło. Chciał się jeszcze nade mną poznęcać? Nie wierzę. Nie wierzę, jak mogłam się aż tak co do niego pomylić. Julia wie, że nie może zostać w mieszkaniu, które wynajmuje z Tomaszem. 32-latka chce się spakować, zanim jej narzeczony wróci do domu. Julka? No, dobrze, że jesteś. Musimy porozmawiać i znaleźć jakieś rozwiązanie. Co robisz? Możesz przestać udawać. Znalazłam pendrive'a. Jakiego pendrive'a? Dobrze wiesz, ale okej, okay, powiem to głośno. Tego, którego miałeś schowanego w skarpecie i na którym miałeś zgrane dokumenty z przetargu. Julka, o czym ty mówisz? Dlaczego grzebiesz w moich rzeczach? To jest teraz najważniejsze? Że grzebałam w twoich skarpetach? Nie to, że chciałeś mnie wykorzystać i zaszkodzić mojemu ojcu? Julka, to nieprawda. Ktoś mnie wyrabia. Po co to robisz? Po co mnie dręczysz? Dlaczego nie możesz się po prostu przyznać? Julka, przestań. Ja przecież ciebie kocham. Ja nigdy w życiu bym ciebie nie skrzywdził. Chciałabym w to wierzyć. Ale widziałam dokumenty, raporty. Za dużo tego. Julka! Julka! Nigdy się tak koszmarnie nie czułam. Mam ochotę zwinąć się w kłębek i przepłakać następne kilka miesięcy. Ja naprawdę wierzyłam, że Tomek jest tym jedynym. A on się okazał kłamcą.